The Sims Resource. Mamy 1 grudzień, a co za tym idzie, zaczynamy Sims Massive, w których codziennie do 24 grudnia będę publikować filmiki świąteczne. Zimą jest zimno, więc trzeba jakoś ubrać naszych Simów, aby przy tym wyglądali jakkolwiek, więc udajmy się na łowy modowe. Sprawdźmy, co możemy tutaj znaleźć. Plan jest taki. Znajdujemy różne ubrania związane z świętami, z zimą, jakieś kurtki czy urocze czapeczki Mikołaja i sprawdzimy, jak one będą się prezentować w kasie. Tu już mamy taką niesamowicie świąteczną suknię, więc jak najbardziej ją sobie przetestujemy. Postaram Wam się linki do tych ubranek i wszystkiego, co tutaj dzisiaj znajdę, dać w komentarzu pod tym filmikiem, abyście też mieli do nich dostęp. O ja, patrzcie, jakie sweterki dla naszych męskich Simów. Totalnie musimy je obczaić. Taki mikołajkowy outfitik? Jezu, sama bym aż chętnie ubrała na jakieś zimowe spotkanku ze znajomymi. Choinkowy sweterek to jest to, czego totalnie potrzebuję. Więcej świątecznych sweterków. O tak. Jezus Maria, czy wy widzicie tą czapuszkę? Czy ona nie jest urocza? Jednak to chyba nie była czapuszka, tylko coś na nosek. Szkoda. Może jeszcze gdzieś jakąś znajdziemy. O, taka mini czapuszka. Można wypróbować. Czemu by nie? Zobaczymy, jak będzie działać i wyglądać. Dobra, nie ma co. Poznajdowałam jeszcze trochę rzeczy, o których wam na razie nie mówię. Dodaję je teraz wszystkie do koszyka, pobieram i widzimy się już w kasie. Dobra, mamy tutaj naszą Simkę, która będzie naszą dzisiejszą modelką. Zaczynając od makijażu. Mam ten impostorski nosek, który miał być czapką i wygląda tragicznie. Co to jest? Ale mam też coś lepszego. Patrzcie, patrzcie. Makijaż na Grincha. Cudowne. Ale dobra, idźmy tak na poważnie. Damy jakieś cienie do powiek, takie ala świąteczniejsze może, jakieś czerwonawe. Mamy też tutaj taki róż na nosek, który będzie wyglądał na pewno bardzo uroczo. I nie może zabraknąć czerwonej szminki. Z dodatków mamy takie piękne śnieżynki okularki, no cudowne dla eskimosków. Bo jak wiecie lub nie, to śnieżynka jest moim znakiem. Są po prostu cudowne, naprawdę. Jest też taki szaliczek, który na pewno nada się do wielu stylizacji. Chociaż faktycznie te wzory nie są zbyt wyraźne, ale z daleka będzie okej. Znakryć głowę mamy tego mini Mikołajka, który wygląda śmiesznie, jak taka parodia czapki. Mamy faktycznie czapkę Mikołaja oraz mega słodziutkie nauszniki. Ale zostawmy jej na razie tę czapeczkę. Uwaga, świąteczne tatuaże. Oto i one, reniferki, jakaś taka laska z cukru, kakałko z piankami. Tymczasowo założę jej te spodnie. I uwaga, z bluzek. Oczywiście sweterek, ma cudowne słocze, nawet jest z króla lwa, no cudowne to jest, nie mam, brak mi słów już powoli. Taka bluza, sweterek z różnymi wzorami oraz oczywiście jeszcze jeden sweterek z reniferem, cute. Mamy tutaj też taką bluzkę do kompletu ze spódniczką, którą już wam pokazuję. Wygląda to cudownie, lub takie portki od piżamy, spoko wyglądają. W razie jakby było jej za zimno, możemy jej oczywiście założyć jeszcze do tego leginsy świąteczne. I oto świąteczne butki. Znaczy ten outfit nie jest genialny? Powiedzcie mi. Zobaczmy, co mamy dla Simów. Ze spodni mamy tylko takie białe, klasyczne spodnie. Nie wiem, co one wspólnego mają ze świętami i nie wiem w ogóle skąd się tu wzięły, ale jak są, to niech będą. Natomiast z góry oczywiście sweterki jeszcze z golfem, czy to nie jest cudowne? Drugi sweterek. Trzeci, uwaga, uwaga, jest uroczy. Czwarty. Jakby serio, sweterków nigdy dość, a zwłaszcza takich. Piąty. Niezbyt fajny, ale no cóż. I ostatni. Czuderski, jeszcze ten reniferek z tyłu. No niestety wszystko, co mam dla facetów, ale nie zapomnijmy też o naszych słodziutkich pupilkach, dla których mamy ubranka. Zobaczcie tylko na to. Tych wzorków jest naprawdę pełno i wszystkie są związane ze świętami. Są mega, mega urocze. Jeśli chodzi o coś dla naszych najmłodszych Simów, to też coś przygotowałam. Uwaga!
mamy taką uroczą sukieneczkę w kolorach czerwonych i zielonych, czyli jak wiecie, kojarzących się ze świętami. Szaleczki, mega urocze. Jezu, czy ktoś policzy, ile razy w tym odcinku powiedziałam urocze? Jak tak, to przypnę ten komentarz. Kto pierwszy, ten lepszy. I taką mega słodziaśną piżamkę. Czy wy to widzicie? Coś cudownego. Może tych modów nie ma zbyt dużo, ale jak widzicie, da się coś z tego ciekawego wykombinować, jak na przykład ten komplecik, który naprawdę mnie urzekł, z tymi bucikami, szaliczkiem, okulary, ta czapeczka, jakiś czerwony makijaż i mamy naszą pomocniczkę Mikołaja. Także co, nie będę tego przedłużać. Pamiętajcie, że teraz codziennie do 24 grudnia będą Simsmasy. W jeden z dzień przygotuję dla Was coś specjalnego, taki mały prezent pod choinkę, więc obserwujcie i czekajcie na ten moment. Dajcie mi znać w komentarzu, czy czujecie już tę magię świąt, czy może jeszcze nie. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło w te chłodne dni. Cześć!